Dobra, nie, nie ten, nie, nie, nie. Grzegorz? Tak, tak. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam! Niech żyje nam! A kto? Andrzeje! Słuchajcie, za chwilę wystąpi przed wami zespół Good Way. Mieli próbę, zakończyli ją. No i co? Myślę, że za chwilę będziemy rozpoczynali oficjalnie trzeci zlot u Wikinga. Dzień dobry, witam wszystkich w Pułkowie. Zespół Good Way mówi wam dzień dobry. Słuchajcie, mam przyjemność zakomunikować wszem i wobec, że uważam trzecią edycję zlotu u Wikinga i u Szczepana za otwartą. Słuchajcie, to dzięki waszym prośbom ten zlot, trzeci zlot u Wikinga będzie dwudniowy, a w zasadzie to trzydniowy, bo zaczyna się w piątek, kończy się w niedzielę. Słuchajcie, kochani, moc atrakcji czeka na nas wszystkich. Konkursy, nagrody. Powiem wam, że progres jest tak wysoki, nagrody są tak cudowne, tak wartościowe, że naprawdę jest o co walczyć. Potem będę miał przyjemność przedstawić wszystkich sponsorów trzeciego zlotu u Wikinga. Słuchajcie, kochani, no i pierwszy raz w historii zlotu u Wikinga, a ona nie jest już krótka, bo to jest trzeci zlot u Wikinga. Słuchajcie, będziemy mieli paradę w sobotę do Wąbrzeźna. Słuchajcie, no nie wypadałoby, gdybym nie oddał mikrofonu Wikingowi i Szczepanowi. Więc go oddaję. No cześć, dzień dobry. W zasadzie Mariusz powiedział już wszystko. Ja was mogę tylko ponownie jeszcze raz serdecznie przywitać i mam nadzieję, że się będziemy wszyscy dobrze bawili tutaj do samej niedzieli. Szczepano! A ja, słuchajcie, chciałam powiedzieć, że dziękuję wam wszystkim, że przybyliście. Jest was coraz więcej. Będziemy się zajebiście bawić! Masz rację, Szczepan! Kochani, bardzo cieszymy się, że przyjechaliście tutaj do nas. Mam nadzieję, że będziecie do nas przyjeżdżali w kolejnych latach.
a w tej chwili na scenę rozgrzany wraca zespół Good Way. Słuchajcie, w końcu to jest lot motocyklowy. Tu mam wężyki od paliwa. Tu mam wężyki od paliwa. Jest 5 wężyków tej samej długości, aby się sprawiedliwie ciągnęło. Słuchajcie. Panowie będą mieli większą średnią. Nie wtykamy jeszcze nigdzie, nie wkładamy sobie. Jeszcze poczekajcie, dziewczyny. Dobra, na moje 3-4. Wężyk bierzecie w usta, wtykacie sobie go do butelki i pijemy piwo do dna. Nie, jeszcze nie wtykamy na moje 3-4. No dziewczyny niecierpliwe są, no. A jeszcze słońce na niebie. Co to się będzie działo wieczorem? Kasia, bo będzie falstart. Do góry. Tak. No to co, moje drogie? Zobaczymy, która najlepiej ciągnie, nie? 3-4. Jakiś doping, gorący doping. Kasia, Kasia! A ja tutaj zobaczę, kto tu ciągnie. Bójta się narody! Może pomóc? Nie, to tak idzie, widzę, że wszędzie równo. No dobrze, co za... Viola czwarta, tak? Twoje, to czekaj, Viola była trzecia, Kasia była czwarta i proszę piąte miejsce. I stoimy według kolejności. Ale za to dziewczyny, teraz będziecie mogły dopingować facetów. Czy mamy 5 facetów odważnych? Tak. No to zapraszam za stoliczek. Bez wężyczków. Bez wężyczków. Dobra, mamy 4 chłopaków, potrzebny jeszcze jeden. Jeszcze jeden kolega potrzebny jest. Gdzie jest Marcin? A, jest Marcin. Przepraszam, pod słońce. No co, szwagier? Dasz radę. To będzie łatwe. To nie będzie takie trudne jak u dziewczyn. Jest szwagier. Brawo, bo odważny chłop. Przyjechał do nas z daleka. Słuchajcie, żeby było sprawiedliwie, chłopacy też wypiją piwo. Słuchajcie, piwo bez soku. Wiecie, że motocykle to taka zabawka u faceta. Czyli co? Cofamy się, nie? Nie w rozwoju, tylko do dzieciństwa. Kupiliśmy sobie zabawkę, a jak byliśmy dziećmi, topiliśmy z butelek przez smoczki. Słuchajcie, wiecie, jak ciężko było kupić takie smoczki, bo teraz to już... Oczywiście są elektroniczne smoczki, albo aplikacja na smartfonach. Słuchajcie, ja wam otworzę piwo, ale gumki sobie sami założycie, dobra? Dobra, gumki są rozpakowane. Poślinimy, podmuchamy. I zakładamy na butelkę. Wypijecie, było rano testowane. Słuchajcie, no i oczywiście co? Na moje 3-4 nie gryziemy jeszcze. Uważajcie, żebyście szyjki nie odgryźli. No to co? Odstawiamy szwagier. Szwagier, jeszcze piwko, żeby nie było falstartu na stół. Dobra, teraz idziemy do namiotu, bo kawałek trzeba będzie przebiec. Żartowałem. Słuchajcie, na moje 3-4 startujecie. I kto pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. A dziewczyny gdzie uciekły? Zaraz je znajdziemy, dobra. No to co? Uwaga. 3-4. Jakie dobre. Leci?
Dobra, słuchajcie, a my idziemy sobie usiąść. Idziemy na piwo, bo to trochę potrwa. Widzę, słabo ciągnięcie, to dziewczyno poszło jakoś. Czy jakaś pielęgniarka jest tutaj, żeby nie pomdleli, bo to trzeba naprawdę ciągnąć. Słuchajcie, oni się chyba umówili, w ogóle nie ciągną. No to trzeba jakiś gorący doping, słuchajcie. Ciągnij, 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 ciągnij. A nie, widzę, kolega złapał technikę, tam już jest 1/3 butelki wypita. Szwagier, jak idzie? Nic nie mów, nie przerywaj. Słuchajcie, im się słabo ciągnie, bo tu nikt nie dopinguje, no. Szwagier, szwagier! Może tam trzeba dmuchnąć, a nie wciągnąć. Widzę, Marcin technikę opanował. Mniejsza połowa została. No, Wisienka, ostatnie dwa łyki. Jest piana w smoczku, 3. miejsce. O matko! Córko! I ty z tobą. Słuchajcie. Jestem. No świeżak, no świeżak, to powinieneś mieć sprawę, jak jesteś świeżak. Jego z pracy karmiłem. Dobra, słuchajcie, damy wam pooddychać. Przestał pić, ja to lubię przecież. Tylko wiem, pod morze tak, bez nałogu żyć, przez pustynię iść, nawet 7 dni. Tylko wiem, pod morze tak, bez nałogu żyć. W życiu się nie wiedzie, o radości mówisz mi i o lepszym świecie. Tylko wielbłąd może tak, skarbem takim żyć, na pustyni albo w zoo spędzać swoje dni. Tylko wielbłąd może tak, skarbem takim żyć. Tylko wielbłąd może, ja nie, tylko wielbłąd może, tylko wielbłąd może.
denerwują, bo mają grać, a nie mogą na razie pić. Jasna cholera, znów bierze mnie. Gwoździe w tym roku nie będziemy wbijać tych gwoździ w pieniek, tylko będziemy wbijać w ziemię, żeby było łatwiej. Będziemy wbijali je tutaj z boku, w razie czego jak zostaną, a będziecie tańczyć pod sceną, to żebyście sobie nóżki nie pokalaczyli. Ja idę teraz po gwoździe dla dziewczyn. Cztery dziewczyny, cztery gwoździe. To są gwoździe, one są trochę dłuższe niż w zeszłym roku, dwa lata temu. Proszę bardzo, wręczam po gwoździu. Są gwoździe, teraz przyniosę młotki. Oczywiście do wyboru, bo to jest tak, że któraś dziewczyna chce mniejszym lub większym młotkiem walić w łeb tego gwoździa. Słuchajcie, to jest jeden młotek. A tutaj jest drugi młotek. O, nie, to po kolei będziemy bić. I wszyscy będą liczyć ilość uderzeń. O to chodzi, żeby jak najmniejszą ilością uderzeń wbić ten gwóźdź. Słuchajcie, kochani, takie większe koło zróbmy. Troszkę się cofnijcie, cofnijcie się, dziewczyny muszą być w ramach. Jeszcze do tyłu was poproszę kawałeczek. Słuchajcie, młotki przeszły gruntowny remont. Robimy sobie tak. Bierzemy gwóźdź, drugą rączkę młotek. A kto trzyma gwóźdź? I zaczynamy bić, dobra? Wszyscy będą liczyli, ale poczekaj. Dobra, to kto zaczyna pierwszy? Nie, są tam dwie. Będzie bezpiecznie, jak sobie same podtrzymacie. Tuż przy łebku. Słuchajcie, musicie sobie same podtrzymać tuż przy łebku. Dobra, kto pierwszy? Dobra, uwaga, Sylwia. Słuchajcie, będzie biła, aby każde uderzenie głośno liczycie Sylwii. No to co, zaczynamy? Raz, dwa, trzy. Trzy, cztery, pięć. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 100, 101, 102
jedyny mały. Dwa pierwsze jednity. No tak, a na koniec. Dobra, jest trener tutaj, wskazówek udziela. Pamiętaj, że jesteś najlepsza. Pamiętaj, że jesteś zwycięzcą. Rozmasuj. Dwa pierwsze szybkie, tak? Raz. Dwa. Trzy. Dobra, sztywny jest, zostaw. Cztery. Zostaw go. Poczekaj, jeszcze nie zmieniał. Pięć. Sześć. Ile miała tam? Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Zmienia młode. Ale teraz trzy pierwsze. Tak, pełna koncentracja.
Uwaga, raz! Ser! Dobra. To powinno być lekko wbite. No, lekko. Tak. Lekko powinno być wbite. Nie, od nas! Dobra, jest, lekko. Jest to dziurka. No, 7. Jedziemy. Ja się i tak nie powinien. Proszę, nie boisz się! Ortopedia dziewczyna! Laser, uważaj! Zamknij oczy! Iść na całość! 5, 6, 7, 8, 9, 10. Idzie bardzo dobrze. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. A sztywny jest pani tam. Weź palnij tym dłużej. Uważaj, że jest sztywny, reszta kurze. Ale długo to przyjemnie, nie? Najważniejsze, że sztywny. Jakiego ty dłużej? A kto się spieszy? 19. Ale kto komu się spieszy? Może nie, no. Nie, ale... Monika powiedziała, że lubi głaskać. Ona nie lubi walić, wbijać. Ty, to kurwa, lekarz by załatwił wszystko. Od strony, z drugiej strony. Tak już nie liczymy, bo i tak jest. Nie, no, druga fala przejeżdża. I tak masz przeciwnie. To jak tam Monika? A, już? Liczyłaś? Monika. Właśnie, że jest pierwsza. Walnij duże, bo to jest na czwarte. I tak na czwarte. Ja mam najważniejsza przyjemność. Ale najnie szybkość, a przyjemność najważniejsza. No nie przerwę, dawaj. Wal go. Musisz prezesa. Wal go. Ej, nie przedłużaj, bo już 40. To powiedział o prezesie. Jak pan Monika idzie? To powiedział o prezesie. Zmień narzędzie, słuchaj. Ładnie, bierz to. Albo trafisz, albo nie. Ja tego nie biorę, tam dla mnie... Jest! A dziewczyna mogła czuć przyjemność. Hej! Że ten młotek nie poleciał. Gdzie jest ten drugi młotek? Daj tam młotku ziemię! Tata, zostań ten młotek! Odsuń ta się! Teraz się odsuńcie, bo to może popróbować. Raz, dwa, 3, 4. Ty, o kurwa! 5, 6, 7. Ja się uwagam! 8, 9. Weź stogę! Oj stary, z tą nogą to byś przesadził! Jeszcze ci bytę przepierdolę! 10, 11, 12, 13, 14, 15. Weź tą nogę! Wyższa! Jak tam Michał? Hej! Jeszcze jeden! Hej! Jeszcze dwa! Hej! Jeszcze trzy! Dobrze idzie stary, dasz radę! Hej! Jeszcze cztery! Nie mam skoro z sobą! Jedziesz! Jeszcze pięć! Lub raz jeden celny, kurwa, wygrasz! 100%! Kurwa, idziesz na zwycięstwo, stary! Dajmo! Sześć! Weź ten błąd po ty! Główna nagroda to przejdzie mi miała. 6! To mi dziada! I 7! Michał, stanął ci, że jestem zaskoczony. Michał, 37! Może nie, bo ostatni to mają takiego spina. To kto? Ustalona kolejność? Tak, ja ustalam. Ale nasz kolega ładnie na imię, Mariusz. Nie no, to chyba nie. To za Mariusz, kurwa, na środę! Proszę bardzo, jaki profil ze strony Sławucza? Co jest 37? Raz. Dwa. Trzy. 4. O, ja nie wiem! Mama mnie! Kurwa, ja pierw muszę wrócić. Nie. 5. Kamień! 6. Weź to ręce! Weź! 8. 9. 10. 11. 12. 13.
14. O, Mariusz, teraz jest dobra strona. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Ja nie wiem, kto tu zostawił kamerę koło tej świetki. 23. 24. 25. 26. Teraz już będzie łatwo. 28. 37. 30. Odpocznij sobie. Odpocznij sobie. Odpocznij sobie, bo tu wcale nie musisz się spieszyć. Ale gaz, gaz. Nie będę. Weź tą kamerę. Dobra, my od razu do namiotu idziemy. Kamera podpisana. 2. 3. Kurwa, nie 6. 7. 8. Dobij. 9. 39. Kurde, słuchajcie, idą łeb w łeb. A to nie 10 cm jest twardego, tylko pół metra jest twardego, nie? Nie, ja już tak. Mimo, że nie różowa jest. Ale to jeszcze piwa. Ale to jeszcze piwa. Rolek dostanie na ostrzone. Tak samo jak dwa poprzednie. Dobra, Romek się tutaj zasadza. 2, 3, 4, 5. Kurwa, Romek i nie chodź. 6, 7. Każdy jest celny strzał. 8, 9, 10, 11. Idzie na rekord. 12, 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Brawa! Brawa! Sylwia, to trzeba wykręcić. Lewa! Brawa! A to drużyna Marcina? Lewa! Jest, jest! Lewa! Jest drużyna Marcina. Ale jeszcze zabawa trwa do końca. Sylwia, tu, do mety. Nie w kukurydze. Brawa! Lewa! Lewa! No jak pięknie. Słuchajcie. Pięknie. Duże brawa. Słuchajcie. Ci zwyciężyli byli moi drodzy, w związku z tym, że mamy tylko jeden gadżet, ta konkurencja będzie na czas. Romek, proszę cię o to, żebyś to rozłożył na ziemi. To są spodnie. Ale krawcową tak poniosło, że poszyła nogawki razem ze sobą. Robimy pachołek, żeby się drużyna... Tu jest! Romek, nie cię tam. Będą mieli jeszcze kłopoty, żeby się zdecydować, czy lewy pachołek, czy prawy pachołek. Wchodzimy z lewej. Gotowi? Drużyna Romka, gotowa. Uwaga! Gotowi do startu. Start! Poszli! Gorzko! Lewo! Brawo! Ale lewo, idzie! Brawo! Romek i wszystkich niesie! Słuchajcie! 12!
prosimy jeszcze jeden taniec. Warto czekać. Taka mają jedno 1-8. Pa. Zegary cyfra, widzisz? Jedziesz. Widzisz? Jedziesz. Thank you.
Cezary. Słuchajcie, moi drodzy, w związku z tym mieliśmy ogromny problem z jurorami, co zrobić z wami. Ale w twoim motocyklu były strzały, w twoim motocyklu były strzały. Nie było strzał. Nie ma marchewy u mnie. Słuchajcie, żadnej marchewy. Ja mam marchewy jeszcze do tej pory cały czas, nie? Oj, nie było ani jednego strzału. Nie ma nawet innego. Tu nie ma też ani jednego strzału. Słuchajcie, to zrobimy tak. Jest was trójka. Mamy trzy nagrody. Nie robimy, bo mamy jeszcze moc nagród, a czas nam zaczyna się kurczyć, bo zlot tylko trwa 3 dni. Mam nadzieję, że 10 będzie już tygodniowy. Nie wiem, jak to zrobimy. Słuchajcie, wręczam wam 3 nagrody. Co z nimi zrobicie? Możecie mnie zaprosić, Darka, wszystkich dookoła. Nie. Tak. Słuchajcie, były też dziewczyny, wykręcały różne wyniki. 116,7, 113,2. 120,1. Nie chodzi o to, że była nuda, ale fajnie kręciła. Fajnie kręciła. Bardzo fajnie kręciła. Słuchajcie, żeby nie grzało się to więcej już na słońcu. Szaman. Chester. I Cezary. Słuchajcie. Gratuluję, macie najgłośniejszy motocykle. Ja nie wiem, czy ja mam powiedzieć akustykowi, żeby trochę dołożył, bo ja nic nie słyszę już teraz. Jest, działa nagłośnienie? Działa nagłośnienie? No wierzę wam, wierzę wam. Oddam jeszcze mikrofon jurorowi, bo to jest parcie na mikrofon. Ze względów organizacyjnych jeszcze oczywiście numery rejestracyjne wszystkich pojazdów przekażemy policji i stacji diagnostycznej. Nie, policji...
i dmuchamy. Dmuchamy, 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 jeszcze, jeszcze, jeszcze. No słuchajcie, nie muszą dmuchać 2,4. Flaszka mu się należy. Słuchajcie, flaszka mu się należy, ale żeby było dobrze im pracować wspólnie, zapraszamy do baru. Jarek, Małgosia. Nie, tylko wódkę. Ale na sam koniec, jak to było? Nie, chodzi o wódkę i z alkoholem. Słuchajcie, kto nie może już pić alkoholu? Kto nie może wypić alkoholu? Mamy Kubusia. W końcu to zlot motocyklowy. Małgosia? Ty też bolisz, dobra? O tym bardziej, że kolega wydmuchał 2,4. Macie powyżej 1,5 promila. Czyli poprosimy... Kto Kubusia? Nie, ja mówię. Dobrze, poprosimy jeden kieliszek. Gotowi? Do startu! Start! Koleja w środku musi być, za wahaczem. Słuchajcie, moi drodzy, pierwsze koło jest prawie zamontowane. Tylne koło też jest prawie zamontowane. Dobra, jest, jest. Tylne koło już jest. Przednie już jest dokręcone. Drużyna Michała zabiera się za silnik. Dobra, pieniążkę. Dobra, jest. Jest wydaj. Lewy wydaj. Strategia montażu obrana została bardzo dobrze. Zaczęli od kół. Wkładają silnik. Jest silnik, kolektory wydechowe, tłumiki. A potem zostanie już tylko upiększanie motocykla. Trzymaj go! Słuchajcie, jak będziecie jeździli dalekie wyprawy, to wiecie, do kogo telefonować w razie, jak coś się wydarzy na drodze. I co, Michał, nie pasuje! To 4 razy sztuka. O, bardzo dobrze, Michał, teraz będzie dobrze. Słuchajcie, górne tłumiki są od Kawasaki KZ400. Środkowe tłumiki są od Kawasaki GP550, dolne tłumiki są od Moto Guzzi V35 i Vola 2. Silnik jest drewniany. Przednia lampa Kawasaki,
kierownica, nie pamiętam, rampa, rama od Yamaha i wers. Michał, pamiętaj, że zbiornik musi być dokręcony, tam jest paliwo, niebezpieczna mieszanka. Słuchajcie, oni z montażem zbliżają się do końca, zostawcie im tutaj miejsce, bo jak pójdą, to nie zdążycie nóg pozabierać. Piotrek idzie i nie wierzy, co tu się dzieje. A Piotrek się pyta, gdzie jest Potek, wbiłby sobie jednego gwoździa w siebie. Pojechali, pojechali, dobra, jedzie, dobrze poskładany, zabijamy zapachołkiem, zabijamy. Go, 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 wracamy tutaj na linię mety. Na linię mety. Tak jest, hamuj, trzymajcie go. Dobra, i rozkładamy. Na jedną stronę graty, na drugą stronę śruby. Dawaj, Darek!
Czego walczy, moi drodzy, w czasie pytania, tak dziennie walczą o to, żeby wziąć się tutaj do góry. Ja powiem, że fundatorem nagród tej konkurencji jest firma Lotto 7. Drugim pomysłem, który dał na stworzenie czegoś takiego, bo to będzie się stworzyła, nie, ja będę zajadł, nie? Ale pomysł klepnął Wikim i Szczepan. Mandaryn, mandaryn, ja powiem, może czekam się tego. Złap go za nogę, gdzieś mandaryn nie może sobie z tej flaszki. Złap go za nogę i natuj go. Słuchajcie, to naprawdę nie jest sztuka step z boku, jeśli patrzcie się, który walczy o sztuką, to w przyszłym roku. Mandaryn, dawaj, dawaj! Jeszcze kawałek! Dawaj, mandaryn, dawaj! Dawaj, mandaryn! Dawaj, mandaryn! 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 Słuchajcie, zapraszam poprzednią drużynę męską, ona miała lepszy czas. 4.40. 4.40. Mam w planie wyfundowane nagrody przez... Janek! Jest pudełko! Poczekajcie, nie zjeżdżajcie. Mikołaj, zdemontujcie tamtą rurę i wyciągnijcie sztywki, które są tam na dole. Kto ma ochotę, może zjechać. Tylko słuchajcie, kochani, Marcin, rozstąpcie się tam, na lewo i na prawo. Gdzie jest pierwsza? Basia, uciekaj! Tu jest pierwsza drużyna, która podchodziła pod górę. Michał. Jeszcze nie. Proszę bardzo, kto jeszcze podchodził pod górę? Pierwszy raz. Ty pierwszym razem? Proszę bardzo, gratuluję. Żona Łysego. Na pewno? Dowód osobisty spokój. Dobrze. Żona Łysego. Basiu, mam... Zatem już tą szpilkę dam. Już tą szpilkę. Do przodu Sylwia! A on szukuje. Kaśka, Kaśka, do góry, a nie na tak, wejrzy w ręce. Julka, Julka, Julka i trzeba usylować kropkę.